Hej, cześć, mam ludzie z tej strony Sizer, zapraszam was na... O Jezu, co mi się stało z kamerką? O rany. Lekita nie chce. Dobra, może być. Cześć, mam ludzie z tej strony Sizer i zapraszam was na kolejny odcinek z The Escapist. Bodajże 6. odcinek. Jakoś tak. To mi się stanęło z kamerką. Okej, już się odlogowała, musiałem ją garnąć więcej światła. Ostatnia próba ucieczki na nagraniu, którą będę robił, słaby kilo w drewno, taśma klejąca. Aha, mam plan jak uciec z tego cholernego więzienia. To są tylko dwie rzeczy, które potrzebuję. To jest to i to. Prysznice. Chociaż nie, będę musiał iść tam na te prysznice, bo... Musiałem mnie złościć. Wimper, co masz na sprzedaż? Jest młotek na sprzedaż za $62. Ja nie mam tyle pieniędzy. Nie, takich zadań nie będę przyjmował, gdzie będą kazali mi kupić ich. Jest mi potrzebny zestaw do pedicure, pomożesz. Oczywiście mam chyba tam zestaw gdzieś do pedicure. Chodźmy tu, alien. Ja od ciebie już kupowałem. Dobra, idę stąd. Jeden więcej inteligencji, no dobra. Manekin. To jest... jedno, co potrzebuję. Manekin jest niedozwolonym przedmiotem, więc będę musiał jak najbardziej uważać, żeby nie dać się złapać. Tu mi się kamerka zlagowała. Halo, pani kamerko. Proszę tak nie robić. Jestem w swojej celi, więc mogę tutaj chodzić. To zostawimy tutaj. A ja ogarnę nagrywanie. O, dobra. Ogarnęła się sama komórka. Całe szczęście. I żeby tak już zostało. Zobaczmy. Chciałem zadanie. Zestaw do pedicure. Ok. Wieczorny czas wolny, czyli... W tym momencie ja potrzebuję widelce. Mamy jeden nóż. Strażnika. Muszę iść do pralni, wyprać sobie ten tak. I poczekajcie, bo mnie to denerwuje. Powinno być w miarę lepiej, ale... Okej, chociaż... Nie, działam normalnie. Okej. Teraz tak, to muszę wyrzucić. To schować z powrotem. Garnąć to, wsadzić to tu. Jak ja mogę wyciągnąć ten strój? W bardzo prosty sposób. Bardziej... Okej, widzieliście? Nawet się nie zezłościli, naturalnie. Co ty masz? Nie masz nic ciekawego, co by mi się przydało. To odłożę i pójdę już sobie powolutku kopać, niszczyć ściany. To potrzebuję do ucieczki. O, ja bym musiał być tak przybliżony mniej więcej do kamery, żeby działało normalnie. jest coś niemożliwego. Muszę jeszcze uważać na tych strażników, bo... Przyjdą, będzie lipa. Ej, właśnie, zagapiłem się. Kurde, podejdź. Dobra. Mniejsza z tobą. A po danej godzinie tym. Bo tu tylko stoję, no odejdźcie stąd. No żeś, odejdźcie ode mnie precz. Mam inny pomysł. Znaleźć klucz. Jakbym znalazł klucz teraz, było najlepsze, co chyba się da zrobić. Tak na... Myślę, mam nadzieję. Zaraz, bo poranny apel jest, tak? Jest wieczorny. Impry nitro, okej. Okay. Teraz, możesz mnie zostawić w spokoju, kolego? Dobra. Żeby się udało tymi widelcami. Ale fail. Ale fail. Coś niesamowitego. Sprawdzam. Halo. Mam nadzieję, że się na nagraniu nie będzie tak wieszać aż tak bardzo. No, przydałoby się jakoś ogarnąć przy okazji. Chciałem. Będą mnie widzieć? Rozpoznało mnie, czy coś? Tak. Nie, nie mogę się dać zabić. Halo, proszę mnie zostawić. Jak zginę, poczekajcie, ja zrestartuję może kamerkę. Widać, że to przez światło. O, tak, tak. Chociaż? Widać. Się poprawiło. Prawda, ja oślepłem, ale się coś poprawiło. 98% mam. Zbytnio ciekawy znowu nie jest. Okej. Okay. Wiecie co, wgrajmy na nowo jeszcze raz tego save'a. No, nie da się uciec z tego więzienia, to więzienie jest nie do ucieczki. To mi jest niepotrzebne. To też nie, to też. To niech zostanie, to nie. Ale tak, połóżmy. Nie, to niech też zostanie jeszcze. Halo, proszę otworzyć. Dobra, nie wleciała woda. Widzicie, kamerkę ogarnąłem. Nie, tu nie mogę wejść teraz. Kural, ja potrzebuję... Odwróć uwagę strażników na porannym apelu, okej. Najpierw zobaczmy, kogo będą przeszukiwać. To też jest jako taką Andrzej Sizer. Coś mam to w sumie? Nie, nie mam. Dobra, idę odwrócić. Złapcie mnie. Kolego Mandzio, co masz? Wiesz, co mi jest potrzebne? Krem do rąk. Nie, nie pomogę ci. W miarę się garnęło się. Lecimy. Słuchajcie, ja sobie przyszykuję oczywiście strój strażnika. Sobie go wypiorę ładnie, pięknie, wszystko ładnie. Ale nie tu go wsadzie. Halo! Ja jej nie wydałem. Ja jej nie schowałem. Ja się dobrze, nie? Że wzięli mi tą kontrabandę, bo ona mi w ogóle nie była potrzebna. Tylko mi zamówiła trochę miejsca w stoliku. Ale kart przyda się. Wiem, że też tam są jakieś misje z kartami i tak dalej. Potrzebuję jeszcze trochę hajsu. Ktoś próbuje uciec pod kopem. To co widzę. Niech sobie uciekają. Ja mam swój plan ucieczki i owszem, rozumiem, powiedziałem wam, że widzimy się w następnym więzieniu. W 5. odcinku, no ale ja nie potrafię po prostu, jak ja w to gram, to ja muszę nagrywać. Mam teraz do tego możliwości nagrywania, więc... Ups. Wylała mi się woda. To się nie minie, bo... Ale co wy chcecie, no? Mam talię kart. Nie mogę mieć talii kart? Siadaj. Dobra, rok, sorry, ale... Chodź tam, Nitro. Mam coś do ciebie. Nic. Rojo, masz coś? Ciekawego? Drewno, bo cholerę mi drewno. Nie mam żadnych pomysłów, jakbym mógł uciec z tego cholernego, przeklętego więzienia. To jest moja szansa, takie schowki więzienne. Muszę to rozbić i zobaczyć, co jest tam. Jeżeli tam będzie klucz, ja to zwalę w tym momencie. Pójdę się po prostu... Spojrzałem w lampę, bo... Pójdę się po prostu powiesić. Tyle będzie mojej kariery. Na YouTube. No chociaż jest bardzo wielka ta kariera, bo mam naprawdę miliard wyświetleń, miliard subskrypcji, miliard wszystkiego, nawet pieniędzy. Profesjonalne oświetlenie. Wali mnie ten obiad. Jeżeli... Mam 85% widelca, kurde. Zbyt zmęczony. No to idę zjeść. Muszę pamiętać, która to była ściana. Cześć, Rockens. Przepraszam, Rezi. A coś ciekawego? Panie Alien! Czemu pan tak leży? Okej. No normę muszę wyrobić. No. Mam coś nielegalnego? Tak, widelec. Halo, proszę mi tam wejść. Po prostu nie potrafię. Nie. Halo, proszę wyjść pytanie. Okej. Zostawmy sobie pranie. Niech sobie tam jest. A ja idę do jego celi. Kogo to była cela? Dreziego. Idę kuć ścianę. Potrzebuję się tu dostać. I żeby tu był klucz najlepiej. Fioletowy. Okręt. Też może być, no ale... Myślę, że będzie lepiej. Rezi, masz coś w ogóle w szafce? Gówno. Biją się, no to jest plus. To jest wypadło. Nie wiem. Idę pod prysznicę i kończę odcinek, tyle wiem. Dobra. Trzymajcie się ciepło, ludzie. Widzimy się w następnym odcinku i dalej będziemy w tym więzieniu tak długo, aż po prostu ja nie ucieknę z niego i tego nie udokumentuję. Trzymajcie się ciepło, ludzie. Miłego dnia wam życzę.